Witajcie kochani, nazywam się Iwona Wierzbicka i jestem dietetykiem klinicznym. A dzisiaj chciałam poruszyć temat, dlaczego nie mam ochoty na seks. Film dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn, natomiast chciałabym to troszeczkę rozdzielić, bo jako kobieta mogę mówić bardziej za kobiety, które zgłaszają się do mnie do gabinetu. I trochę chciałabym też odejść od takich aspektów psychologicznych, aczkolwiek no, ciężko jest o nie nie zahaczyć. Dlatego, że mam takie wrażenie, choć mogę się oczywiście mylić, że jednak większość kobiet potrzebuje mieć dobry stan psychiczny do tego, żeby uprawiać seks, a mężczyźni bardziej mogą podchodzić do seksu na zasadzie rozładować stres, czyli właśnie wtedy, kiedy jest stres, to chodź się, kochanie, zrelaksujemy. Natomiast kobieta, jak to się mówi, zawsze może, nie zawsze chce, a mężczyzna nie zawsze może, a zawsze chce. No i myślę, że w tym po prostu jest ziarno prawdy. I trzeba sobie uświadomić, że tak, z jednej strony mamy taki aspekt psychologiczny i ciężko jest sobie wyobrazić mi, na przykład kobieta, która ze względów takich psychologicznych nie ma ochoty na seks, że pojawi się jakaś cudowna, magiczna kapsułka, która ten problem rozwiąże. Bo tak jak i ze zdrowiem, tak jak i ze stanami zapalnymi, o których już wielokrotnie mówiłam, to jest podejście holistyczne, czyli całościowe. Jedno to głowa, drugie to dieta, trzecie to styl życia, a czwarte to jeszcze zapewne jakieś suplementy. I teraz jeżeli mężczyzna nie może, no, problem ze wzwodem, czy problem z testosteronem, czy jakikolwiek inny, to tutaj może się okazać, że rzeczywiście w pewnych kwestiach to działanie będzie dużo łatwiejsze. No na tyle, na ile ja mogę mówić tutaj za sprawy związane z dietetyką czy suplementacją. Już nie mówię tutaj o takich tematach, w których oczywiście absolutnie musi pomóc lekarz specjalista. Natomiast jeżeli mówimy o kobiecie, to teraz tak, nie ma ochoty na seks, to ciężko mi sobie wyobrazić, że łyknie kapsułkę, zmieni dietę i nagle ta ochota na seks będzie. Tu trzeba podejść do tego całościowo. Czyli z jednej strony głowa, bo bardzo często żyjemy w czymś takim jak wyścig szczurów, tak napędzamy się, trzeba rano wstać, dzieci wyszykować, śniadanie, obiad, później jedziemy do pracy, w pracy nas zdenerwują, albo są jakieś asapy, deadline'y i tak dalej. Później po pracy często zakupy, odebranie dziecka i tak dalej. I tu nie mówię, że to tylko kobiety, mężczyźni też tak mają przecież, nie? Bo ten podział obowiązków istnieje. I teraz wracamy do domu i po prostu jesteśmy tacy zasapani, że myślimy sobie jeszcze, trzeba zrobić to, to, to i no jakby na seks zupełnie nie ma miejsca. I teraz jeżeli ktoś myśli sobie w kategorii, kiedyś była ta ochota na seks, dzisiaj nie, więc coś się wypaliło w naszym małżeństwie, to też jest w błędzie, dlatego że na samym początku, kiedy jest zakochanie, to to zakochanie polega na tym, że nam się wytwarzają takie hormony, które powodują, że w sumie tak powiem Wam potocznie, to jesteśmy na haju, jesteśmy jakby pod wpływem narkotyków. Każdy, kto ma jakieś takie trudne sytuacje, a spróbował jakichś tam narkotyków, to wie, że na przykład może nie spać ileś tam dób i całkiem nieźle funkcjonuje i potrafi zrobić robotę, ale później to wszystko po prostu siada, bo ten organizm jest wyczerpany na maksa, nie? Więc taki stan zakochania też nie trwa wiecznie, bo po prostu byśmy nie przeżyli, funkcjonując dalej na takim haju. No, kiedy ludzie są zakochani, są w stanie zrobić wiele rzeczy, mało spać i mają bardzo dużą ochotę na seks i mają dużą potrzebę kontaktu z tą osobą. Później to ten narkotyk spada i w to miejsce powinno się pojawić przywiązanie, miłość, oksytocyna, czyli coś, co nas do siebie wiąże. I tutaj niestety bardzo często tego elementu brakuje, dlatego że ludzie w takim pędzie zapominają o takich bardzo ważnych aspektach. To, że my musimy się do siebie przytulać, to, że musimy przebywać ze sobą rozmawiać. No i kiedy tak nasze drogi się rozchodzą, no bo każdy pracuje w swoim zakresie, każdy ma swoje hobby, każdy ma swoje jakieś tam obowiązki, to to niestety właśnie jest ten element również psychologiczny, który tutaj działa. Kobiety często nie czują się, że mają wsparcie, a mężczyzna chciałby po prostu uprawiać seks bez zbędnych ceremoniałów. No ja mówię, że teraz ogólnie, tak, i na pewno nie mówię do każdej jednej osoby. Więc ten element psychologiczny jest bardzo ważny. Ja dlatego też bardzo często, kiedy mówię o stanie zdrowia, o tym, co jest dla nas ważne, zachęcam, żebyście zaglądali też na mojego vloga, to mówię o tym, że człowiek do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje kontaktów międzyludzkich, potrzebuje drugiego człowieka, potrzebuje się przytulić, potrzebuje też wyrzucić z siebie emocje, żeby oczyścić atmosferę,
I tego, jeżeli na co dzień nam brakuje, to rzeczywiście któraś strefa naszego życia musi szwankować, a seks jest nam niezwykle potrzebny. Jest to jeden z bardzo ważnych elementów naszego życia. Seks poprawia gospodarkę hormonalną, na przykład podnosi poziom testosteronu. I też podnosi poziom testosteronu u kobiet. Dlatego czasami mówię do kobiet, żeby się nawet próbowały skłonić do seksu, ponieważ jego częstsze uprawianie przyczyni się do wielu dobrych aspektów w naszym życiu. Skłoni pod warunkiem, że nie będzie to oczywiście przykrość. No, seks może być przyjemnością, w szczególności jeżeli jest w związku. I jeżeli się do tego skłaniamy, to poziom testosteronu jest wyższy, co powoduje, że naturalnie mamy po prostu później już wyższy poziom libido. U kobiet właśnie bardzo często widać, że taki bardzo niski poziom testosteronu wpływa na to, że to libido jest takie słabe. Ale też co ciekawe, zbyt wysoki poziom testosteronu u kobiet również ma negatywny wpływ na libido. I ten zbyt wysoki poziom testosteronu bardzo często również jest przyczyną policystycznych jajników, jakichś zaburzeń miesiączkowania, ale też na przykład często wypadania włosów. I teraz, żeby była jasność, to nie jest tak, że jak będziemy uprawiać seks, a już nam wypadają włosy, to te włosy będą bardziej wypadać. Nic z tych rzeczy, absolutnie tak to nie działa. To, co jest bardzo istotne jeszcze w kwestii też, w szczególności kobiet, jeśli chodzi o ochotę na seks. Jeżeli nasz organizm jest niedożywiony, zmęczony, wychudzony, ma niski poziom leptyny, ma nieprawidłową gospodarkę hormonalną, nieprawidłowe hormony, na przykład tarczycy, no to taki organizm wysyła sygnał, nie jestem gotowy na poczęcie potomstwa, na donoszenie ciąży. Więc no wiadomo, że jeżeli kobiecy organizm nie jest gotowy na to, żeby urodzić dziecko, to też naturalnie nie będzie do tego dążyć. Więc ta ochota na seks może być dużo mniejsza. Tak się dzieje na przykład w przypadku kobiet, które zażywają tabletki antykoncepcyjne, gdzie też no pewnie nieraz słyszeliście reklamę: suplementy poprawiające libido u kobiet, które zażywają tabletki antykoncepcyjne, ponieważ te tabletki wprowadzają organizm kobiety jakby w sztuczny stan ciąży, czyli nie możesz zajść w ciążę, bo już jakby w niej jesteś. W związku z tym też i poziom libido może być słabszy. Natomiast jeżeli mówimy o mężczyznach, u których może być problem ze wzwodem, to tutaj problem ze wzwodem może być również wynikać z przyjmowania różnych leków. Może wynikać również z przyjmowania pewnych leków na literę S. I w jednym filmie dotyczącym cholesterolu już o tym mówiłam, jak bardzo ważny jest cholesterol dla naszego organizmu. Okazuje się, że na przykład mężczyzna, który ma wyższy poziom cholesterolu, może sobie bardzo dobrze radzić ze stresem, który ma w pracy. Czyli może być to taki naturalny mechanizm obronny jego organizmu, że jego wątroba produkuje większe ilości cholesterolu, żeby sobie lepiej radził ze stresem. Nie zauważono jakichś takich bezpośredniego wpływu, że wysoki poziom cholesterolu to są problemy zaraz kardiologiczne. Oczywiście, że korelacje zauważono, ale czy sprawdzono, z jakiego powodu ten cholesterol jest wysoki? Bo zauważono też korelację podwyższonego poziomu homocysteiny i występowania właśnie zawałów serca czy jakichś problemów kardiologicznych. Czyli widać, że stan zapalny równa się problemy kardiologiczne, a cholesterol bardzo często jest odpowiedzią naszego organizmu, czyli jest to, można powiedzieć, taki antyoksydant, tak? Czyli jakbyś nie powinniśmy patrzeć bezpośrednio na to, że mamy wysoki cholesterol i walczyć z tym cholesterolem, tylko powinniśmy poszukać pierwotnej przyczyny, tak? Bo jeżeli zajmiemy się cholesterolem, zajmiemy się glukozą, zajmiemy się insuliną, to przeoczymy te bardzo ważne czynniki. To, że w naszym organizmie tli się stan zapalny, a to przede wszystkim stan zapalny, powoduje, że mamy problemy. I ten stan zapalny również niszczy przecież naczynia krwionośne, więc on również może być przyczyną gorszego ukrwienia narządów kobiecych, ale również męskich. U kobiet bardzo często w wyniku różnych takich zaburzeń hormonalnych pojawia się endometrioza, mięśniaki macicy, więc to jest też związane później z bólem. Kiedy jest te dolegliwości bólowe, to również ta ochota na seks jest mniejsza. Więc zobaczcie, że to już bardzo głęboko weszłam w temat i temat jest bardzo rozległy. I kochani, to co można zrobić, to przede wszystkim popracować nad głową, czyli tutaj zmiana stylu życia, wysypianie się, sen jest absolutnie niezbędny do tego, żeby się faktycznie seks uprawiać chciało. Poza tym też niewyspanie się powoduje, że jesteśmy bardziej podatni na negatywny przekaz, więc kobiety również, że tak powiem,
potrafię szukać dziury w całym. To się tak mówi, że kobieta potrafi ugotować obiad z niczego i rozkręcić awanturę również z niczego i nie wiadomo o co. Także sen jest ważny, kontakt z naturą, kontakty międzyludzkie, przytulanie się, jakieś takie może wyjście z domu, trochę pobycie też z koleżankami, to też jest ważny element dla mężczyzn, żeby mieli tą możliwość pójścia z kumplami i rozładowania również tych emocji. No a jeżeli mówimy tutaj dalej o pozostałych aspektach, to oczywiście dieta, która jest odżywcza, która odżywia organizm, to jest niezwykle ważne. No i jeżeli mówimy o suplementach, to suplementów jest bardzo dużo i tutaj nie mówię o suplementach, które są na poprawę libido, bo najprawdopodobniej to nie zadziała. To jest tak, jak masz wysoki poziom cholesterolu i sobie myślisz, no to sobie teraz łyknę tabletkę, żeby cholesterol zbić, nie? Ale nie zastanawiasz się, dlaczego jest ten wysoki poziom cholesterolu. I tak samo jest z tym libido. Zastanów się, dlaczego masz niski poziom libido i o to zadbaj, a nie przyjmuj suplementów, które mają to libido podnieść, bo najprawdopodobniej się tak nie zadzieje i nastąpi tylko frustracja. U kobiet, no to tak jak powiedziałam, bardzo ważne aspekty psychologiczne, odżywienie organizmu, żeby poziom leptyny był wyższy, żeby prawidłowo działała tarczyca, żeby była prawidłowa konwersja hormonów tarczycy, żeby był odpowiedni dowóz cholesterolu u kobiet i u mężczyzn, żeby dieta była antyzapalna, a jeżeli mówimy o suplementacji, to tutaj znaczenie ma selen, cynk, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Jod, który jest również dzisiaj, o Boże, jod będę łykać, na pewno zaraz mi się coś zepsuje w organizmie. Dodatkowo jeszcze tutaj no, to, co wpływa na poziom hormonów u kobiet, to może być shatavari, maka, niepokalanek, ashwagandha. Natomiast u mężczyzn tutaj znaczenie może mieć na przykład ashwagandha, maka czy jakieś inne substancje, które mają wpływ na testosteron. Natomiast u mężczyzn na testosteron ma wpływ bardzo duży. Aktywność fizyczna, przede wszystkim trening siłowy, ale również spożywanie czerwonego mięsa z tłuszczem. No i jeszcze co? Dodatkowo na testosteron, to taka już taki off-topic może, ale zazdrość, atrakcyjność, pojawienie się jakiejś konkurencji. Na przykład zauważono, że mężczyźni mają też wyższy poziom testosteronu, jeżeli pojawia się jakaś atrakcyjna partnerka. Więc może dobrze by było na przykład, gdyby ten mężczyzna miał tak możliwość sobie pozaglądać na inne kobiety, nie? Dobrze by było, gdyby kobieta, która właśnie no nie ma tego libido, ale jednak zadbała o tą atrakcyjność dla swojego mężczyzny. I myślę, że tutaj praca jest często z dwóch stron. Natomiast jeżeli my do problemu libido podejdziemy na zasadzie łyknąć kapsułkę i czekam, aż mi się zachce, to najprawdopodobniej się nie zachce. A na temat właśnie tego, co jeść, co suplementować, jak zmniejszyć stany zapalne, jak poprawić pracę gospodarki hormonalnej, o tym wszystkim będę mówić podczas mojego wykładu dotyczącego insulinooporności i Hashimoto, na który serdecznie zapraszam. Jeżeli film był pomocny, chociaż trochę, no to zapraszam do pozostawienia łapki w górę. No i zobaczcie sobie tutaj na końcu, podlinkuję Wam jeszcze jeden film, który był tak pół żartem, pół serio nagrywany na playliście vlogowej. Do zobaczenia w następnym odcinku.